To zdjęcia z operacji 20-miesięcznego Maćka, która przeprowadzona została przez zespół profesora Szymona Dragana. Po raz pierwszy w Polsce lekarze dokonali operacji metodą X-Union Protocol. Metoda została wprowadzona w 2007 roku przez doktora Paleja i pozwala na osiągnięcie 100% wzrostu kości. Operacja, którą są wykonywane na kręgosłupie u bardzo małych dzieci, są bardzo skomplikowane z tego powodu, że to są wady wrodzone. Rzadko kiedy jest to jedna wada dotycząca tylko kręgosłupa. Wykonaliśmy u dziecka, które ma 20 miesięcy, więc jest bardzo małe. Operacja była, jakby etiologią, przyczyną tej operacji było wrodzony staw rzekomy piszczeli. Jest to wada bardzo rzadka i bardzo złożona. Operacja została wykonana 22 listopada 2016 roku. W Polsce na tego typu schorzenie rodzi się troje dzieci rocznie. Mały pacjent po operacji czuje się już dobrze, jednak przed zabiegiem istniało wiele obaw. Groziła po prostu, że mu po prostu będą musieli obciąć nogę, bo po prostu musieli ratować mu nogę. No groziła mu amputacja tej nogi. No jak na razie już próbuje stawać pomału, wcześniej nie chodził. Do tej pory metoda znana była tylko w Stanach. Została przywieziona do Polski przez doktora Piotra Morasewicza, który doskonalił swoje umiejętności podczas stażu na Florydzie. Jednak na tym nie koniec. Już za kilka dni lekarze z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego zrobią kolejny krok w leczeniu kręgosłupa. Jako pierwsi w Polsce użyją nowego rodzaju implantu podczas operacji 8-letniego dziecka ze skoliozą. No to już jest poziom światowy. To już trzeba będzie zobaczyć tak naprawdę, jak wygląda przebieg operacji. To już nie jest operacja 5-6-godzinna. Sam zabieg operacyjny implantacji takiego pręta to trwa godzinę, półtorej. Dotychczas nie było jednej metody leczenia dzieci z tego typu schorzeniem. Nowa metoda daje szansę leczenia pacjentów bez potrzeby ich wyjazdu za granicę. Dla Echo24, Arkadiusz Skarbowski.